Witajcie, ja jestem Rafik, a to jest już czwarty odcinek serii Farming Simulator. Dzisiaj ze mną stali gracze. Creeper. Oraz Władek. Jakub, po mnie zmieniłem, sorry. No i ruszamy na pole, bez straty czasu. Petara. Rozgrzewam silnik. W tym odcinku nowość wprowadzam ja. Ten, kto pierwszy skomentuje, powiedzmy, ten odcinek, tego komentarz zostanie tak ładnie wycięty i ładnie na początek filmu Let's Play kolejnego uwielbiony. Nie no, może przesadzam, ale wszyscy będą widzieli, że to akurat jego komentarz widnieje na początku Let's Playa, także komentować pierwsi. Tylko nie pisać pierwszy, tylko coś logicznego. Owa, moment, nie rozliczyłem sprzętu. Rafik, jak nazywa jak się nazywa zabawa granatem? Bombówka. Nie, rozrywka. No. Chodźcie, akurat wyszło. A, rozkładamy prasę, tak zapomniałem, mówiłem. Wpadłem z impetem na pole. Wspominając tą kwestię z pierwszego odcinka, gdzie mówiłeś tam o tych gierach. Chciałem się tam wybrać z tobą, bo tam mój sprzęt jest na prawie. Jestem bardzo ciekawy, czy nas wpuszczą. Chociaż wątpię w to. Przemek gada, że na jego PGR wpuścili go. Ale no tam, tak. Tam gdzie mamy jechać, to nikogo tam no, nie ma. No ja nie ma. Miałem z tym problemu. Ale znałeś tam kogoś, czy nie? No nie, akurat nie. To miałem problem, ale akurat tam było okej. Okay. A to poszłeś do kierownika, czy? Nie, normalnie takiego faceta. No, który tam był, ja? No. No nic, spróbować a. Można. No jo, czemu nie? Ale zabierzesz mnie, nie? Jak w razie co? No jak będziesz miał skuter na chodzie. Reklama! Tylko teraz sprzedaj się razem z Rafikiem na jego dodupnym kanale YouTube za jednego złamanego grosza. Po reklamie! Moim nie dam wyzwroty? A, w ten sposób. A chcesz, chcesz swoją twarz pokazywać? Co ty odbierasz? Nie wiem. A, widły. A to co ty już weź robił teraz? Ja już 60 biorę i wrzucam. Ale ja chciałem w kolejnym odcinku, żebyśmy jeden podjeżdżał i wypaduje. No ale co Przemek będzie robił? No co ja mam robić? No tak głupio, bo musimy mieć jeszcze jednego gracza, który pojeżdża. No właśnie. Takich graczy nam brakuje. No i co, nie? No i cały czas zapraszamy do zawitania na TS, nie? No jakoś sucho na tym TS-ie. No, jest, no trudno. No jak zawsze, jak jest Przemek, to jest sucho. Nie ma się co szkiwać. Dobra, w kolejnym odcinku będzie co innego, ja proponuję podrywkę. Potem będzie bronowanie wszystkiego. A potem to ja to już tutaj dokończymy żniwa poza wizją? Nie, wszystko na live. Na żywo. Na żywo, na później. Co dwa dni odcinek. Czy czekaj? Bo możemy skosić ten. Prawe. Czy tak, dziś jest poniedziałek. Jutro jest making of, pojutrze trzeci odcinek, czyli to jest wtorek, środa, potem w czwartek wolne, czyli ten odcinek się pojawi w piątek, a my to nagrywamy w poniedziałek. Leica Pro z takim przesunięciem ma. Widzicie? Pierwszy raz się staramy, żebyście mieli to oglądać. Jo, już 5 dni naprzód mam materiały. Ile ja pracy w to muszę włożyć? Musicie obejrzeć making of'a, który będzie przed tym odcinkiem. Chyba, że ktoś nie obejrzy, to wtedy ja odsyłam do wcześniejszego materiału, który się opublikuje we wtorek, czyli który już będzie opublikowany. Dobra, dawaj, Przemek, coś suchego. Ale nic nie mówię, ale wakacje się łatwiej zebrać niż normalne dni. Nic nie mówię, ale jak skończą się wakacje, to będzie wrzucanie wideo co dwa dni chociażby będzie praktycznie niemożliwe. No, przez całe wakacje nagramy tyle materiału. A potem zacznie się ten i co ja?
W ogóle jeszcze zaobserwowałem takie zjawisko. Ej, Przemek, to ci... To nieładnie, żeś robisz, powiem ci. Ja bym się chciał dowiedzieć, czy tutaj ktoś z widzów Rafała jest w takim samym wieku co my. I czy idzie może do Torunia, do szkoły jakiejś tam, byle jakiej. Sweet 16. Albo Grudziądz. A ja miałem właśnie spojrzeć na tą stronę, czy się, czy ten... tam, czy coś napisali, coś nowego. Patrzałeś? Niestety już nie jesteśmy Gimbaza. W porównaniu z Przemkiem. Daj mi spokój. Ja jestem normalny. Ja do Gimbazy nic nie mam. Sam nią ja byłem, nic do niej nie mam. Nie wiem czemu. To też ci studenci są tacy mądrzy, że oni oho, z Gimbazy się śmieją. Okres, podkreślam. To był jeden z najlepszych okresów w życiu. Tak, ja też powiem, że tak. Chociaż na razie nie przeżyliśmy aż tyle, takie długo okresu, dzięki, ale... Dzięki Przemek, że wrzuca się jednak widłami. Naprawdę, moje serce się cieszy normalnie na ten widok. Że na Z nie zbierasz. A, widzowie się radują. Razem ze mną. Dobra, dobra. Mam taką prośbę, mógłbyś powtórzyć? To teraz tu będzie takie... Ostatnio parę dźwięków nowych napałem, także będzie coraz więcej tego sound FX-ów na odcinkach. O, szalejesz? Orzeł mnie przywadziło drzewo. Teraz może się normalnie zaobserwować, jak Jakub kosi zboże. O ten, o to chciałem się spytać, kurde. A ty, ty już pracujesz, to nie masz innego pola do pracowania? No mam, ale no, miałem cię pokazać, jak pracujesz trochę. No, że wiesz, że się nie obijasz, nie? Ostatnio on tam niby coś gadał, a nawet nic nie wiedział, jak tam dwa pola były omucone i wysypane poza wizją. Nikt tego nie powiedział. Ten mówi, co? A ja nawet o tym nie wiedziałem. Wiesz, on gra czy nie gra? Gdzie on się spodziewał, nie? No właśnie. Wszystko jasne. Co on robi? Opieprza się? Jo. Nie. On wiesz co? On robił właśnie tego trolla z plasteliny. Starą się tak jak ty. Wiesz. Włączył sobie na pomocnika i sobie robił trolla, ale mu nie wychodziło i wrócił do nas potem. Możliwe. Dobra, dawaj Przemek, kolejny suchy żart. Jakiego koloru Rafał ma włosy? No, dawaj. Ale nie, to... Czy jak ja to robiłem w trzecim odcinku? Było najpierw pytanie, potem było napięcie, potem była odpowiedź, a potem były bębny. Czy... Tak. No to, ale to ty musisz na to odpowiedzieć, bo inaczej nie będzie tego bębnów. Ale na które? Aha. No, obojętnie na co. Rafał jest łysy. A wiesz, teraz cię struluje dźwiękiem. O Boże. Zgadnij, co teraz będzie w tle leciało. Benny Hill. Już nie, bo odwróciłem kamerę. W trzecim odcinku też sobie pozwoliłem normalnie. Każdy milimetr sekundy sobie potem, nie? Wróciłem kamerkę i już nie. Dobra, jest 33, 42, czyli to jest 7 plus 2, to jest 9 minut. Sprosuję te pole i koniec. Ciekawe, czy w 11 też na twoim tym takim starszym kanale by się przyjęły te. Ciekawe, jaki był odzew, byłby. Coś czuję, że za długo nie ponagrywamy już. Słychać. Słychać nawet? No, kuzyn wpadł, to będzie gruba impra. Pewnie już się balowanie zaraz zacznie. Ale no to wiadomo, no życie. Jest. Zobaczę, jak jest. Zagrywanie dokończymy to potem. No dobra, no nie. To ci... Ja jestem odważny. Ale to nie już... mamy bar takich dobrych warunków, więc... No. Wybacz, no, nikt nie ma. No niestety to nie miasto. No. Ważnie jednak, która jest na pół godzina, powiedz, o której godzina? Która? 43, 21, 43. O. Widzicie, o której godzinie to nagrywam na tak. Największe obciążenie internetu jest. Mamo! Ja nagrywam. Ale co się stało?
Teraz taki koleś znany powiedział. Są takie dzieci neostrady, którzy przychodzą. Ja. To mama do niej przychodzi. Odgłosy z zewnątrz. Przemuś podjedziesz, bo mam 68%. Nie ma sprawy, odgłosy załatwione. Mamy drugie przyczepy. Ale to weź, ten, pośle tam krowę i przejdź, bo co ja mam zrobić? Nie będę spał. Nie ma sprawy, jest krzyk. Ale ty masz dopiero 70%. Ja mam 60%, no właśnie, no a co ja zrobię? Ej, załatw przyczepę, przemuś. Zafundowałem mam wszystko, zafundowałem mam głosy mamo, już nagrywam i zafundowałem odgłosy w tle. Tak, za darmo. Tak. Ty, Rafo, ale Przemek walną klapę, nie ma przyczepy. Jak nie ma, słoma jest na przyczepie. No właśnie. Ty, Rafo, no, no to... ale są w miejsce wkleisz kawałek muzyki. Nie. Ja lecę na żywca i koniec, jak już zaczynam nagrywać, to nagrywam to, co nagrywam. Także już dobra, tutaj plus dla mnie łapka w górę, nie żebym coś tam mówił. No ale inni by to... Za to będą łapki w dół właśnie. Inni by to wycięli, a ja nie wytnę tego, co się ja w pokoju działo. No nie, bo oczywiście no to... nie ma przyczepy. Czemu biegasz trójką? Prosiłem cię przed odcinkiem. No prosiłem cię, no ale ty... To wina, braku przyczepy. No to jeden wsiada do ciennika i pojeżdża, a drugi ładuje. Tak trudno? Kogo? Zespołowo? Ciebie w dupę. A. Zespołowo? Wiesz co, nie musisz mi mówić swoich przeżyć życiowych, co ty lubisz, nie? Bo cię przejadę. Ty lepiej byś z tego słupa pozbieraj i jakoś normalnie to wyżyć. Którego? Aha. Z tym Przemkiem no to się nie da normalnie, niestety. Jak jest let's play, to on zawsze coś odwala. Trudno. Chwała mu za to. Trudne sprawy. Dziękuję bardzo. Nieprawdopodobne, a jednak. Tak. Szpital. Maciek? Czekaj, ta gra była warta 800 zł. Widziałeś ten odcinek? Tak, nie, ale akurat ta gra była warta 800 zł, bo się sprzedałeś. Nie, ale byłem w szpitalu, radę widziałem i tam. No, coś ukradł grę mojemu synowi, ta gra była warta 800 zł. No i normalnie. Trudne to dzisiaj sprawy. Nie, przy szpital. Polu, czy to? No nie, no to jest. Na jedno wychodzi. 33, 46 to jest 10 i 3 to jest 13. To już wysprosuję to i koniec. I mata już na weekend dość. Nie, że coś tam. Nie ma, to tylko macie. To ile to wyjdzie? 10 minut wyjdzie, 8 wyjdzie? To gdzie? Wyjdzie 15 minut. Zadasz. No. Bez jaja. A miałem kosić jeszcze, nie? Już 15 minut. Już dam sobie spokój. Dobra, też się skosi. Nie, 25 minut. Pójdą no, nie, bo będę wrzucał w ogóle cały dzień. Widzisz, ja nie jestem Ja w mieście ma ta internety po kurde 60 mega i wrzucają to. 40. Rafał. Nie w mieście. Ale ty się nie liczysz. I zresztą ty masz tylko 6 mega, a ja mam 2 i ja wrzucam długo. 8. No już wychodzę, tylko skończę nagrywać. Będziesz w internacie, necie. Niestety. Aby się śmiało, jakby ten. Dobra, przyszedł i. Ty powiedziałeś? A ja na live lecę i ja nie wycinam nic. Weź Przemek, popraw tam. I co, one wypadają jednak z tego prasy? Nie, bo ja to sam robię. Jak ręcznie. Jak sam ty to robisz? Ręcznie. Ręcznie, no właśnie. Weź tymi widłami to wyjmij i mi to obok wywal. Nie no stąd. To, tu słoma po prawo leży. Ale musi otworzyć jej z tyłu ten. O Boże. Sorry, ale ja tu nic nie mam. Otworzyłem. Dobra, ja tu przejadę. Ja przejadę was też przy okazji. Nie, to nie. Mówię ci, że ja tu nic nie widzę, przykro mi bardzo. Nie. A, to może ja to sam wcofnę. Czekaj. Dobra, już sobie. Nie, ja widzę, teraz biorę. Dobra, petara. Dobra, to zjeżdżamy. Zjeżdżamy na farmę i kończę, bo zaraz będzie gruba impra. Albo już w ogóle nie zdążę zatrzymać nagrywania. A to już nie będziesz na kopie? Nie wiem. A ktoś mi się wpakował we mnie. Coś Przemek odrąbał. Dobra, po. Raczej będę spadał. Hamulec przycisnąłem. A ja jeszcze prasuję, ty. Po asfalcie prasuję.
Wow, fatalnie. Wyjdą asfaltowe ten, klocki. Takie czarne, ja? Dobra, zatrzymałem jakoś, okiełznał to. Nawet złożyłem. Oj. No jak tu nie będzie pozytywnych komentarzy, to w ogóle... No za moją piękną grę. Ten. To mój brat was odwiedzi. Tak. No i ten moment, panowie, już dojeżdżam. Dobra, bo ja już zdenerwowałem niektórych ludzi i czas wychodzić z komputera. W ogóle... No. I psa. Psa też zdenerwowałeś. W ogóle nie wiem, czemu nie mogę skakać, ani... Jesteś w powietrzu. Jakiś teraz. Mod włączyłem. Unosisz się. Zauważyłem. Nie wiem jak nawet. I can fly. Oczy to. Jak to wyłączyć? Dobra, mniejsza z tym, będzie ładne ujęcie z góry. Możecie napisać w komentarzach, jak to wyłączyć. Dobra, żegnać się. No, na razie. Na razie, dzięki. No, do usłyszenia w kolejnym palu.